O, teraz mi się udało na Facebooku również połączyć. Także dzień dobry kochani. Witam Was ciepło. Teraz już i na Instagramie, i na Facebooku. Czekam kochani, aż się pojawicie. To mi dacie znać, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać. Dzień dobry, witam Was ciepło, witam Was serdecznie. O, widzę, że na Facebooku już się pojawia ktoś. Już się zaczynacie pojawiać, więc dajcie mi kochanie znać, czy mnie dobrze widać, dobrze słychać i czy wszystko jest ok. Tutaj patrzę na Instagramie, też już się zaczynacie pojawiać. Agusia pisze, widać i słychać. Dobra, kochane, ja dzisiaj przychodzę do Was z takim w zasadzie pytaniem, bo już wczoraj byłam i opowiadałam Wam troszeczkę o warsztacie, który, no właśnie, który rusza już niedługo, a do którego będzie można dołączać już od jutra w temacie Jestem widziana. I tak naprawdę dzisiaj przychodzę właśnie z zapytaniem z tej przestrzeni. Często w dzieciństwie rodzice świadomie bądź nie, tak, no powiedzmy, że nieświadomie i osoby, które nas otaczają, pracują nad tym, że my wstydzimy się pokazywać, że nam jest trudno się pokazać, że nie mamy takiego, nie znamy takiego zdrowego wzorca jakby pokazywania się światu, pokazywania się innym i pokazywania się innym, jakby innym ludziom, tak? I chciałam Was, kochane, zapytać właśnie, jak to było u Was, czyli co Wy słyszałyście właśnie na temat takiego widzenia, takiego pokazywania, jak tłumiono, w jaki sposób tłumiono właśnie Waszą ekspresję, czy właśnie to naturalne całkowicie jakby przejawianie się, tak? No to, co mi przychodzi do głowy, jak sobie myślałam właśnie o tym, o tych mechanizmach, no to choćby takie nasze przysłowie, które być może każdy z Was słyszał, sieć w kącie, a znajdą Cię, tak? Często się gdzieś tam to słyszy w rodzinach, teraz już może mniej, ale za czasów naszego dzieciństwa było to dosyć popularne, że no właśnie, że my nie mamy się pokazywać, my nie mamy być widoczne, tylko mamy siedzieć w kącie, mają nas znaleźć, albo wiecie, hołbiono taką tak zwaną fałszywą skromność, tak? Czyli wmawiano nam, że pokazywanie siebie, to bycie widoczną gdzieś tam w otoczeniu jest B, jest niewłaściwe, że tak to po prostu nie powinno wyglądać. Dajcie mi znać, kochane, właśnie, jak to u Was było. Tutaj Agusia pisze, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzi. Dokładnie, no to jest kolejny przykład, kochane, gdzie się tłumi jakby nasz ten naturalny ruch. Tutaj taką ważną rzeczą, którą jeszcze musimy sobie powiedzieć, to jest to, że w tym naszym jestem widziana, czyli w tym temacie naszego warsztatu, nie chodzi teraz o to, że ja mam, nie wiem, błyszczeć, tak, na jakimś tam, wiecie, tle, albo że ja mam się rozpychać łokciami, tylko że ja mam jakby poznać i odkryć taki naturalny wzorzec, no właśnie takiego przejawiania siebie i nie tylko przejawiania, tylko takiej ekspresji, że ja po prostu jestem widziana. Jestem widziana przez życie, jestem widziana przez świat, jestem widziana przez innych ludzi i nie dlatego, że się, wiecie, rozpycham łokciami, czy nie wiem, nie wiadomo co robię, czy wszędzie mnie pełno, tak? Tylko dlatego, że moje serce w bardzo naturalny sposób, w taki sposób jakby błyszczy, w taki sposób się ekspresyjnie wyraża, w taki sposób się przejawia, że świat, życie, ludzie odbierają to całkowicie naturalnie i ja po prostu jestem widziana. Małgosia i na Instagramie, i Sylwia na Facebooku pisze właśnie, dzieci i ryby głosu nie mają, dokładnie, tak?
Beatka jeszcze pisze, co ludzie powiedzą. No dokładnie, kochany, zobaczcie sobie, choćby przez to przekonanie, takie kodowanie nam właśnie, co ludzie powiedzą, tak? Nie pokazuj się, nie wiem, nie wychodź, tak? Nie rób tego, nie rób tamtego. To wszystko buduje, buduje właśnie te mechanizmy ukrywania siebie. I my w dorosłym życiu mamy taką, wiecie, w cudzysłowie fałszywą skromność, fałszywą, to ja nie mam na myśli taką zdrową, tak, bo sama w sobie skromność nie jest jakąś negatywną cechą i nie jest tak naprawdę jakby niczym nie negatywnym, jest tak, to, tak naprawdę bardzo dobrą cechą, tak samo jak pokora, pokora też jest bardzo dobrą cechą, ale w tym takim, wiecie kochane, zdrowym biegunie, a nie po prostu właśnie w czymś, no właśnie w takim zaburzonym wzorcu. Agusia pisze, ile ty masz lat, zachowuj się, dokładnie, często też takie teksty leciały, tak? Weronika, fałszywa skromność jako cnota, może być przedstawienie znaczeń, co jest dobre, a co nie, a co za tym stoi, negowanie komplementów, dokładnie. Aha. Czy za tym stoi intencja, mi się nie należy, no dokładnie. I tak naprawdę, zobaczcie kochane, tak naprawdę za tym, no właśnie, za tym wszystkim, za tym, że my teraz w dorosłym życiu jesteśmy niewidoczne, za tym, że boimy się pokazywać, boimy się w naturalny i zdrowy sposób wyrażać jakby naszą własną ekspresję, jak to ostatnio mówiłam wam, śpiewać tą piosenkę naszej duszy, no właśnie, stoi cała masa różnego rodzaju mechanizmów i to, co mamy już teraz, to jest tylko tak naprawdę skutek tego, nad czym być może same w jakiś sposób pracowałyśmy, bo się bałyśmy, a często po prostu nieświadomie inni pracowali nad tym, no żebyśmy my po prostu były niewidoczne, zazwyczaj z powodu własnych lęków, z powodu własnych kompleksów. Mi jeszcze, kochane, przychodzi, że się mówi o czymś takim, wiecie, nie pokazuj się, bo nie wiem, inni ci będą zazdrościć, tak, czy inni ci będą źle życzyć, tak, nie pokazuj się, lepiej się dostosować jakby do innych, no właśnie, niż się w jakiś sposób wychylać. To słowo nie wychylaj się jest tutaj tak naprawdę kluczowe, bo to nas ustawia, to nas, kochane, ustawia w takiej pozycji, że my się boimy pokazać naszą indywidualność. A jak się boimy pokazać naszą indywidualność... Ej! A jak się boimy pokazać naszą... Chciałam krzyknąć, bo wiecie, strasznie głośno mówią. Jak się boimy pokazać naszą indywidualność, to nie potrafimy z niej czerpać siły, bo my siłę, kochane, nie czerpiemy z tego, że jesteśmy tacy jak inni, że robimy to, co inni nam każą, tak? Tylko właśnie z naszej własnej indywidualności. A jak my mamy czerpać tą moc wewnętrzną, tą siłę, która będzie nas prowadzić przez życie, będzie nas prowadzić przez świat, no jak my nawet często to same boimy się patrzeć na tą indywidualność. Patrzę, kochane, co tutaj piszecie. Małgosia, przechwalanie się jest nie na miejscu, bycie skromnym jest cenne. Tak, dokładnie. I tu jest, wiecie, w ogóle na temat przechwalania się już jest pewne nieporozumienie, bo często osoby z niską samooceną, jak my mamy też niską samoocenę, to już samo to, że ktoś jest na przykład wyraźny w jakiś sposób, że ktoś jest widoczny, my już to odbieramy jako takie, wiecie, przechwalanie się, tak? Mimo że on wcale, nie wiem, nie opowiada na prawo i lewo o swoich sukcesach, ani nie tam o tym, co mu w życiu wychodzi czy nie wychodzi, ale samo to, że jest wyraźny, bo bycie widocznym to jest również właśnie bycie wyraźnym i my nad tym też będziemy pracowały właśnie na warsztacie. Małgosia jeszcze pisze, zwracanie uwagi na siebie, czuję się niezręcznie. Czyli to, o co nam, kochane, chodzi na tym warsztacie, to o to, żeby to nasze bycie widocznym to w kontekście tej naszej indywidualności po prostu było jak najbardziej naturalne.
To nie ma być, wiecie, przepychanie się łokciami, to nie ma być, nie wiem, umniejszanie innych, żebym ja była jak najbardziej widoczna, to nie ma być gaszenie cudzych świec, żeby moja lepiej jakby świeciła, tak? Bo niektórzy takich form używają, że no bo każdy z nas jest taką indywidualnością, czyli taką, wiecie, płonącą świecą, tak? I niektórym osobom się wydaje, że jak zdmuchną inne świece, no to się robi ciemno, więc wtedy ja będę widoczna. O takie coś nam też nie chodzi, kochane. Małgosia pisze jeszcze, wolę być mniej. Sorry, can you see? Because I... Thank you. Okej, zrozumieli. No właśnie, tutaj Zanzibarczycy, oni są bardzo ekspresyjni, wiecie, i oni jak mówią, to mówią bardzo głośno, także wszędzie ich po prostu słychać. To jest bardzo fajne, mi to nie przeszkadza, ale akurat teraz jak do was mówię, to trochę mnie to wytrąca i obawiam się też, że wy mnie nie słyszycie. No właśnie, odniosłam się do tego, co Małgonia pisała. Wolę być mniej wyróżniająca się, aby inni źle się przy mnie nie czuli. Tak, to jest kolejne, kochane, to jest kolejne, wiecie, hasło, które miało na celu właśnie, sprawić, żebyśmy, wiecie, się zamknęły, żebyśmy się ukryły, właśnie żebyśmy się nie pokazywały. I tak jak powiedziałam, bycie widoczną jest czymś naturalnym i mało tego, kochane, czymś naturalnym jest to, że my nawet mamy taką potrzebę, dlatego że czymś naturalnym jest to, że ja chcę być słyszana, ja chcę być wysłuchana, czymś naturalnym jest to, że ja chcę być szanowana, że ja chcę być kochana przez innych, że ja chcę być, nie wiem, doceniana, tak? Że ja chcę być zauważona. To są nasze naturalne potrzeby tak naprawdę i to są zdrowe potrzeby. I kiedy my zbudujemy właśnie ten zdrowy wzorzec, wiecie, uwolnimy się od tych wszystkich, nie wiem, masek, które sprawiają, że my jesteśmy niewidoczne, od wszystkich takich mechanizmów ukrywania się, no bo my się przez całe dzieciństwo szkoliłyśmy tak naprawdę w różnych mechanizmach jakby ukrywania siebie. I dlatego teraz często jesteśmy po prostu niewidoczne, dlatego często inni nas nie widzą, tak jakbyśmy tego jakby potrzebowały, albo tak jak, no właśnie, tak jak jest to naturalne, tak? Bo mamy całe mnóstwo mechanizmów ukrywania się, zasłaniania się, jakby wiecie, nie pokazywania się. Więc to, o co nam chodzi, kochane, no właśnie, to odbudować to w taki zdrowy sposób, po prostu to bycie widzianą, gdzie ja ani nie mam potrzeby budowania fałszywej skromności i wiecie, umniejszania siebie, gdzie nie mam potrzeby bycie ponad innymi, żeby być lepiej widoczna, gdzie nie mam potrzeby bycie, no właśnie, gaszenia świec innych, żeby moja jak najjaśniej świeciła, tylko jestem na tyle połączona jakby z tym moim wewnętrznym blaskiem, blaskiem mojej duszy i to będziemy też odkrywać gdzieś w kolejnych lajfikach, kochane, ja o tym opowiem. Właśnie będziemy odkrywać ten na warsztacie to swoje wewnętrzne światło, ten taki indywidualny blask naszej duszy, tą taką naszą indywidualną świecę, która jak świeci w naturalny sposób, to jest po prostu widoczna. I jak świeci, to nie ma tam potrzeby, żeby świecić jaśniej niż świece, ani tym bardziej, żeby gasić inne świece. Po prostu jest widoczna. I mało tego, dzieją się jeszcze inne rzeczy, że to jak mamy taki kontakt z tym takim naprawdę indywidualnym blaskiem naszej duszy, indywidualnym światłem naszej duszy, to nam jest łatwo również zapalać innych. To inne osoby mogą się przy nas zapalić, one mogą się od nas zapalić, czyli stajemy się takim wsparciem. To jest tak jak, kochane, nie wiem, przychodzimy ze świeczką i każdy ma świeczkę swoją, ale my tylko mamy ogień, załóżmy w tym danym otoczeniu i przez to, że my już świecimy, mamy tą zapaloną świeczkę,
to inne osoby od nas też swoją świeczkę mogą zapalić. Czyli to nie jest, kochane, my tu w momencie, kiedy, wiecie, świecimy tak naprawdę tym, tak jak powiedziałam, tym prawdziwym blaskiem, to my wspieramy innych, więc warto, wiecie, świecić tym swoim własnym, indywidualnym światłem, rozpalić tą swoją własną, indywidualną świecę, bo to jest między innymi sposób na to, żeby również rozpalić innych, żeby również zapalić innych, żeby inni również świecili swoim własnym blaskiem. A im jest, wiecie, więcej tych blasków, im jest więcej tych świec w otoczeniu tak naprawdę, tym jest tak naprawdę jaśniej, tym jest tak naprawdę wszędzie jaśniej i nie ma znaczenia, że ja świecę, obok mnie ktoś inny świeci, jeszcze ktoś inny i jeszcze ktoś inny świeci. Nie ma znaczenia tak naprawdę, bo ani mi nie przeszkadza czyjeś światło, ani czyjeś światło nie jest dla mnie przeszkadzające, wręcz przeciwnie. Cieszymy się jeszcze właśnie tym, że może być tak jasno i że my wszyscy możemy korzystać z tej jasności. Także kochane, to tyle na dzisiaj. Jak macie ochotę tutaj wspólnie z nami kobietami popracować, to serdecznie Was zapraszam. Warsztat rusza dopiero 18 marca, ale już od jutra można dołączać i pamiętajcie o tym, że właśnie do 8 marca warsztat można wykupić za 129 zł. No w tej chwili jeszcze, jak wejdziecie na stronę, jeszcze jest niedostępny, ale jutro od wtorku 1 marca będzie można już dołączać. Także dziękuję właśnie, kochane, za to, że się podzieliłyście tutaj tymi swoimi doświadczeniami. Agusia jeszcze pisze, już nie bądź taka mądra. Dokładnie, to jest kolejne hasło, które miało na celu, wiecie, gdzieś tam nas gasić, umniejszać i sprawiać, że się chowamy. A ja całym sercem wierzę i takie jest moje doświadczenie, takie jest moje wewnętrzne i zewnętrzne doświadczenie, że im więcej ognia w nas, czyli tego blasku, tym, tak jak powiedziałam, łatwiej nam rozpalać innych i to wszystkim przynosi korzyści, bo po prostu jest jaśniej w otoczeniu. Także wszystkiego dobrego, kochane. Jutro też pewnie przyjdę i zresztą teraz na pewno do warsztatu będę się tutaj dzieliła różnymi inspiracjami w tym temacie, bo wiem, że te osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą korzystać z warsztatu, bardzo dużo też korzystają właśnie z takich, no z takich tutaj naszych darmowych lajfików, więc ja na pewno będę, kochane, przychodziła i się tutaj z Wami dzieliła. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i o swoje światło. Pa, pa, kochane, hej!